I teraz co ja mam, szanowne moje panie? To jest to, idzie. To jest 1222, to jest tutaj, dobra. Teraz gdzie? Idziemy do 1218, to tylko to. Tylko to zostało nam, tak? Nie, ale to tylko ta strona, z tej teczki. Aha, szanowni państwo, mamy druk 1218. Na wniosek 18 radnych wprowadziliśmy w trybie nagłym. Wprowadziliśmy czy nie wprowadziliśmy? Nie wprowadziliśmy, dobrze. Czyli szanowni państwo, mam tutaj deklarację 18 radnych, którzy aplikują o wprowadzenie do drugiego czytania jako sprawy nagłej, druku 1218 i musimy ten wniosek przegłosować, czy głos za, głos przeciw. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania, do prowadzenia do trybu nagłego, druku 1218. Już mówię, to jest druk 1218 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta, w sprawie budżetu miasta. No, szanowny pan radny sobie sprawdzi, druk 1218. Odstępujemy, jako sprawę nagłą traktujemy sprawy. Czy wszyscy państwo wzięliście udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 22, przeciw 1, wstrzymało się 0, nie brało udziału w głosowaniu jedna osoba. Wniosek został jako potraktowanie sprawy nagłej przyjęty. Rozpoczynamy procedowanie. Nie wiem co, jeszcze raz zgłasza pani radna Fiałkowska. Prosiłabym o naprawienie sprzętu u pani Fiałkowskiej. Szanowni państwo, przechodzimy do procedowania druku 1218. Uprzejmie proszę panią dyrektor o przedstawienie. Tu jest. Nie pamiętam wniosku, jakiego była ilość osób, a to sobie wpiszecie, tak? A tutaj mam jeszcze. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki, ani oto poprawka. Dziękuję. Szanowni państwo, stwierdzam, że Rada wprowadziła projekt do drugiego czytania. Omawianego projektu nie było wniosków ani poprawek, nie ma autopoprawek. W związku z tym, szanowni państwo, poddaję uchwałę według druku 1218. I proszę? Tak, tak. Rada odbyła drugie czytanie i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Głosujemy druk 1218. 1218. Czy wszyscy państwo wzięliście udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wyniki. Głosów za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0. 8 osób nie brało udziału w głosowaniu. Uchwała według druku 1218 została przyjęta. W tej teczce wszystko jest, tak? Czy jeszcze coś jest? To już zamykamy. Co tutaj mamy? 24. A co?